Dzisiaj przywita się z Wami Pan Stefan. Stefan, przywitaj się. Stefan to jest taki człowiek, który trzyma kostki do gry w swojej czaszce. Niezły dobrze się dzisiaj czuje Stefan, także już mu pozwolimy odpocząć. Dlaczego Stefan? No dlatego, że dzisiaj pomówimy sobie o śmierci troszeczkę, ale wpadłem też na pewien pomysł, ponieważ ciągle jestem rozdarty i ciągle mam ochotę komentować i to, co się dzieje obecnie na świecie i w Polsce, a jednocześnie realizować tę listę, o której wspominałem w poprzednim odcinku, to podzielimy sobie moje wystąpienia na dwie części. Najpierw pokrótce aktualności, może już nie do końca aktualne, bo jak widzicie, ja nie mam możliwości nagrywania częściej tych filmów niż raz na kilka dni, a później ta jedna część z listy, czyli dzisiaj może troszeczkę o tym, co może się dziać po tym, jak umrzemy. Pierwsza rzecz dotycząca aktualności, czyli nasz prezydent, pan Bronisław Komorowski, jego wizyta w parlamencie japońskim i rzekome wejście na krzesło. No więc, bez przesady, pan Komorowski nie wszedł na żadne krzesło. No jakim musiałby być debilem, jakim musiałby być idiotą, żeby to zrobić? Kto w to w ogóle uwierzył? Widać po lewej stronie tego ustrojstwa w tym parlamencie, nie wiem jak to nazwać, tych wszystkich barierek i tak dalej, widać taki podest, on jest taki jasno-szaro-niebieski, bardziej szary. Widać, że on tam po prostu jest i przy wizytach innych delegacji też tam był, służy do robienia zdjęć, więc to, że pan Bronisław Komorowski sobie wszedł na ten podest i później z niego zszedł, nie jest żadnym faux pas. Absolutnie nie. Czy ja lubię pana Komorowskiego? Nie, ja go nie lubię. Czy będę na niego głosował? Nie, nie będę na niego głosował. Nawet nie bardzo go szanuję, ale nie jestem na tyle podły i na tyle złośliwy, żeby wykorzystywać tę sytuację do tego, żeby kłamać o tym, że wlazł na krzesło. Tymczasem w internecie namnożyło się zdjęć, jakichś photoshopów, dosyć nawet śmiesznych, że on stoi na krześle w obecności królowej angielskiej, w obecności papieża itd., itd. No pamiętajmy, że te rzeczy są robione przez jego przeciwników. Pomyślmy sobie może w ten sposób. Ja nie lubię pana Komorowskiego i nie będę na niego głosował. Mimo wszystko nie posunąłbym się do czegoś takiego, żeby przed wyborami prezydenckimi wygrywać na takiej nieuczciwej sprawie. Jak podli, jak złośliwi, jak nieuczciwi muszą być ludzie, jego przeciwnicy, żeby wyciągać taką sprawę i żeby na niej próbować budować negatywny PR wokół tego pana. Druga rzecz, nie do końca powiązana z tamtą, ale w pewien sposób podobna, to kwestia pana Kamila Turczoka, czyli szefa wiadomości w TVN. Dlaczego trochę podobna? Dlatego, że znowu chodzi o oczernienie. Moim zdaniem, to jest moja intuicja, żadnej sprawy nie ma, nie ma żadnego problemu. To znaczy jestem przekonany, że albo wierzę w to, że pan Kamil Turczok nikogo nie molestował seksualnie w redakcji TVN. Natomiast wiem jedno, bo się na tym znam. Oczernienie działa. I w psychologii jest to już sprawdzone, zbadane, udowodnione, że jeśli się kogoś oczernia, oskarża o coś, to nawet jeśli później wszystkie te oskarżenia okażą się nieprawdziwe, nawet jeśli osoba zostanie oczyszczona ze wszystkich oskarżeń, to i tak niesmak pozostaje. I na tym polega oczernienie, że nieważne, czy ja mówię prawdę, czy nieprawdę, jeśli rzucę na kogoś publicznie podejrzenie, to wszyscy zaczną kojarzyć już to oczernienie, tę plamę z tą osobą, nawet jeśli ta osoba zostanie skutecznie, właśnie nieskutecznie, tylko zgodnie z prawem, oczyszczona. W związku z tym, gdybym był imperatorem w naszym pięknym kraju, oczywiście nie jestem, to zastosowałbym potężne kary na wszystkich, którzy stosują tę metodę. Dlaczego? Bo ona działa i jest w zasadzie nieusuwalna. W ten sposób oczerniono na przykład Oleksego i to do końca już zostało, że on jest agentem. I wiele innych osób. Jest to jedna z najbrudniejszych broni przeciwko człowiekowi,
Dlatego ten, kto jej używa, jeśli użyje jej i zostanie mu udowodnione, że użył jej w sposób złośliwy tylko po to, żeby kogoś pokrążyć, to powinien być surowo ukarany. Ostatnia sprawa, znowu z dziedziny politycznej, to pan Janusz Palikot i rozwiązanie twojego ruchu. No, mam wrażenie, że tego człowieka wszyscy chcą zniszczyć. Wszyscy chcą zniszczyć Palikota, wszyscy się starają z niego śmiać. Przylgnęła do niego takie przezwisko Błazen i dziennikarze również starają się pokazać, że proszę bardzo, znowu pan Janusz Palikot występuje, będzie ubaw. Zastanówmy się tak logicznie, dlaczego wszyscy chcą go zniszczyć? Pan Janusz Palikot próbuje oddzielić państwo od kościoła i opodatkować kościół. Czy nie jest to wystarczający powód, żeby chcieć go zniszczyć? Pan Janusz Palikot próbuje połączyć ZUS z KRUS-em i ograniczyć biurokrację. Znowu ciekawy powód do tego, żeby go zniszczyć, prawda? Więc ja mam wrażenie, że w obecnej dobie, w naszym kraju, bardzo się nie lubi, kiedy ktoś mówi prawdę. A Palikot po prostu wali prosto w oczy, jak jest, i to jest bardzo trudno znieść. Na przykład podczas rozwiązywania twojego ruchu powiedział jasno, że posłowie z jego ugrupowania są łamani psychologicznie przez inne ugrupowania i dlatego tam odchodzą. To jest prawda. Po prostu to jest prawda. Ci ludzie wiedzą, że okręt tonie, w związku z tym w pewnym momencie muszą na szali postawić swoje przekonania polityczne, swoje ideały i karierę polityczną. I oczywiście kariera polityczna wygrywa, no bo to jest silniejsze. No, każdy człowiek ma swoją cenę. Więc dlaczego się z niego śmieją, że jego okręt tonie? Co w tym jest śmiesznego? I co w tym jest śmiesznego, że on zostaje sam? Raczej podejrzane, albo nie podejrzane, tylko smutne jest to, że ludzie, którzy wypłynęli na jego plecach, politycy, którzy zostali wybrani do Sejmu, bo byli w ruchu Palikota, bo ta partia tak się poprzednio nazywała, w tej chwili odchodzą do innych ugrupowań, zupełnie niezgodnych z tym, co głosili do tej pory. Przecież to jest oszustwo wobec wyborców, bo ktoś głosował na pana Rozenka, czy na innego posła z ruchu Palikota, dlatego, że był w ruchu Palikota. I co, on raptem przychodzi do PSL i o tych ludziach się nic nie mówi, tylko się z niego śmieje? No to jest ciekawe, więc chciałem powiedzieć, że ja będę głosował na pana Janusza Palikota w wyborach prezydenckich. Dlaczego? Dlatego, że chcę wreszcie, żeby był kościół opodatkowany. Zwróćmy uwagę, mówi się, że nie ma pieniędzy w budżecie, że jest dziura w budżecie, że nie wiadomo skąd wziąć pieniądze. No jak to nie wiadomo skąd? Wystarczy opodatkować kościół i przestać łożyć miliardy złotych na tę instytucję i raptem okaże się, że jest mnóstwo pieniędzy i da się załatać każdą dziurę budżetową i na wszystko starczy złotówek. Wystarczy tylko to zrobić i on chce to uczynić, właśnie on chce to uczynić. I również no, myślę, że nikt nie lubi ZUS-u i KRUS-u, również Krzysiek Woźniak, czyli Ator, nie lubi tych instytucji. I znowu, Palikot chce te instytucje połączyć, przestać to rozdzielać, ograniczyć biurokrację. Dlatego będę na niego głosował. Jeszcze jedno słowo na temat Janusza Palikota. No, przypomniało mi się. Zarzuca mu się coś niesamowitego, mianowicie to, że zmienia poglądy. Więc chciałbym uświadomić wszystkim konserwatywnie myślącym rodakom, że zmiana poglądów świadczy o tym, że ktoś myśli. Bo zmiana poglądów, czyli tak zwana metanoia, to jest zjawisko, które polega na tym, że miałem poglądy takie, później poczytałem, nauczyłem się, co spowodowało, że poglądy zmieniłem. Ludzie, którzy się uczą, ludzie, którzy się kształcą, zmieniają poglądy. To jest dla nich charakterystyczne. Można na początku na przykład być przeciwnikiem narkotyków, później poczytać na ich temat i stwierdzić, że niektóre z nich, na przykład marihuana, mogą być traktowane jako lekarstwo i są zdrowe. Marihuana akurat może być stosowana przy około 40 chorobach i jest znakomitym, no można powiedzieć, lekarstwem na wiele przypadłości, między innymi przy terapii bólu, przy terapii raka, przy terapii depresji, tak, proszę się nie śmiać, również przy terapii depresji.
Więc na początku ja mogę nie znać się i mówić, narkotyki to zło, ale potem uczę się i już wiem, że złem nie są. Na początku mogę mówić, że powiedzmy sobie, pedały to zło, tak? Później się uczę i twierdzę, jakim byłem debilem. To nie są żadne pedały, tylko to są homoseksualiści i nie są żadnym złem, tylko są pewną normą i stanowią około 2%, to mówię o tych takich czystych homoseksualistach w społeczeństwie, a nie 1,5%, jak chciał mówić pan Korwin-Mikke. Panie Korwin, mówi się 1,5%, a nie 1,5%. Musi się pan nauczyć mówić po polsku. I lepiej poznać troszeczkę biologię, to panu tak po przyjacielsku sugeruję. Więc kiedy się już to wie, że 2% to jest, czyści homoseksualiści, a 10% to jest ta liczba populacji, która miała kontakty homoseksualne, to przestaje się mówić o tych ludziach w sposób brzydki i się widzi, że to jest pewna norma. A kiedy się poczyta jeszcze inne książki na temat zachowania zwierząt, to człowiek już wie, że w każdym niemal gatunku zwierzęcym istnieje homoseksualizm. Po prostu istnieje, a nawet istnieje zjawisko zmiany płci. Są na przykład rybki, które w jednym sezonie to jest pan, to jest pani, a później zamieniają się płciami i w następnym sezonie to jest pan, a to jest pani. Więc przyroda to jest nieprawdopodobnie elastyczna sprawa i ci, którzy powołują się na coś, że coś naturalne, że coś w sposób naturalny istnieje, tak? Naturalnie jest kobieta, naturalnie jest mężczyzna, to nie mówią o tym, co jest naturalne, ale o swoich skostniałych poglądach wynikających nie z natury, ale z kultury. Z ich skostniałej kultury, dlatego że natura pokazuje, że sprawy płci, sprawy orientacji seksualnej są niesłychanie plastyczne i wyglądają różnie u różnych gatunków. No a teraz przechodzimy do sprawy śmierci i do tego, co może być po tej śmierci. Specjalnie dla was założyłem dzisiaj tę koszulkę. Tutaj może się z wami przywitać pan śmierć albo pani śmierć u Bułhakowa w powieści Mistrz i Małgorzata. To jest Abaddona, który, jak twierdzi Bułhakow, nie pracuje ani dla nieba, ani dla piekła. Więc zaczniemy od konstrukcji materii. Ja mam nadzieję, że wszyscy mniej więcej się orientujemy, że materia jest teoretycznie skonstruowana z atomów. Atom to jest taka, no powiedzmy sobie, taki byt. Ja tutaj specjalnie chcę uniknąć słowa cząstka, bo ono jest mylące. Taki byt, który się składa z jądra atomowego i z elektronów bądź elektronów, które znajdują się na orbitach. I zwróćcie znowu uwagę, że nie mówię krążą po orbitach, bo chciałbym od samego początku uniknąć wyobrażenia takiego upodobniającego atom do układu słonecznego, gdzie planeta krąży wokół Słońca. To jest nie tak. Elektron nie jest w zasadzie nigdzie konkretnie. To jest taka chmura elektronowa na swojej orbicie. Nie wiadomo naprawdę, gdzie on jest. Bo on tak miga, można powiedzieć. I w środku atomu jest jądro atomowe. W atomie wodoru to jest tylko proton, a w atomach cięższych od wodoru tam są też neutrony. Warto też może zwrócić uwagę, że atom jest strasznie pusty. Gdyby powiększyć atom wodoru do wieżowca 16-piętrowego, to jego jądro, czyli proton, które stanowi gro jego masy, byłoby wielkości ziarnka soli. Czyli w samej przestrzeni atomu jest głównie pustka. To jest taka pierwsza cząstka naszych rozważań. Idziemy dalej w głąb. Protony i neutrony nie są, jak się okazuje, jednolite. One się składają znowu z trzech cząstek, tak zwanych kwarków. Istnieje sześć rodzajów kwarków. To są kwarki górne, dolne, wysokie, niskie, dziwne i powabne. No, proszę się nie śmiać z tych nazw, one mają swoje przyczyny. Zresztą fizycy mają poczucie humoru i te nazwy właśnie są fajne, łatwo dzięki temu to zapamiętać. Dlaczego ja użyłem na samym początku słowa byty, a nie cząstki? Bo to już się bierze od Demokryta. Demokryt myślał, że
świat jest skonstruowany właśnie z atomów, atom znaczy niepodzielny, i że wyobrażał sobie te atomy jako takie kuleczki, takie cząstki, takie cegiełki. I to jest właśnie błąd w założeniu. Dlatego, że jeśli mówimy o cząstkach, to wyobrażamy sobie, że świat jest skonstruowany właśnie z takich ziarenek, z takich groszków, z czegoś materialnego. I to od razu, to wyobrażenie wprowadza nas w błąd. Dlatego, że najprawdopodobniej te właśnie byty, te najmniejsze drobiny materii, te kwanty, nie są już ziarenkami, nie są już niczym materialnym, niczym dotykalnym. Istnieje teoria superstrun, bardzo trudna od strony matematycznej, która mówi, że te cząstki to są struny. Na przykład elektron to jest taka struna, powiedzmy sobie, w kształcie gwiazdki, ona drga i samo to drganie, sama jej wibracja powoduje, że ona ma masę. No, ta teoria pokazuje, i również wszystkie inne cząstki są w tej teorii strunami, takimi zamkniętymi pętelkami, które drgają. Więc to pokazuje, ta teoria, że można spostrzegać te cząstki jako właśnie byty, które nie są pełne. To nie są żadne kuleczki, tylko są tam jakieś, po prostu są to jakieś byty właśnie niematerialne. I kolejna porcja rozważań a propos tych cząstek. Największą tajemnicą fizyki współczesnej, podobnie jak największą tajemnicą psychologii, jest pytanie, czym są cząstki elementarne. Fizycy wiedzą mniej więcej, jak one się zachowują, ale nie wiedzą, czym są. Dlaczego porównuję to do największej tajemnicy psychologii? Dlatego, że największa tajemnica psychologii brzmi, czym jest myśl, czym jest umysł. Zwróćmy uwagę, że ja nie mówię o mózgu, tak? Nie mówię o mózgu, o organicznej materii, tylko o myśli, która w jakiś sposób jest z mózgiem związana. Więc przechodząc znowu do materii, no okazuje się, że te cząstki, one się zachowują tak strasznie dziwne, że w zasadzie nie wiadomo, w jaki sposób one bytują. Żeby zrozumieć, jak dziwne są te byty, które konstruują całą naszą rzeczywistość, całą dotykalną, taką oczywistą materię, z jakiej my jesteśmy zbudowani i wszystko to, co widzimy, opowiem wam o pewnym takim zjawisku. No, nie powiem, że to jest eksperyment, ale, no, ale tak jest po prostu, co zostało eksperymentalnie udowodnione. Wyobraźmy sobie, że są dwie galaktyki. Jedna galaktyka i nasza galaktyka. I ta galaktyka jest oddalona od naszej galaktyki o 10 miliardów lat świetlnych. To jest bardzo daleko, bo my widzimy tak mniej więcej na odległość 13 miliardów lat świetlnych. Pamiętajmy, że Wszechświat ma niecałe 14 miliardów lat w ogóle. Taki jest jego wiek. Czyli ta galaktyka znajduje się naprawdę bardzo daleko od naszej. I światło z tej galaktyki leci do nas właśnie przez 10 miliardów lat. Wyobraźmy sobie jednak, że na drodze między tą galaktyką i naszą galaktyką jest jakaś jeszcze inna galaktyka, nazwijmy ją, powiedzmy sobie, Split, bo ona powoduje, że światło, które do nas dociera, jest rozszczepione. I wszystkie fotony, przypomnijmy, że fotony to są właśnie cząstki, w cudzysłowie znowu, światła, lecą sobie do nas w ten sposób, że się rozszczepiają na połówkę lewą i na połówkę prawą. To jest możliwe, foton może to zrobić, czyli jego lewa połówka leci po tej stronie galaktyki Split, a druga połowa leci po tej stronie galaktyki Split. My sobie tutaj, w naszej galaktyce, ustawiamy tutaj w tym miejscu detektor. Chcemy sprawdzić, jak te fotony do nas lecą. One dolatują tutaj w tym samym czasie i co się okazuje? Na detektorze powstaje tak zwany wzór interferencyjny. Wzór interferencyjny, czyli powiedzmy sobie, gdybyśmy ten detektor sobie na niego spojrzeli od przodu, to pojawiają się prążki jaśniejsze i ciemniejsze, czyli dlaczego? No bo te fotony zachowują się jak
fala, niestety, to jest właśnie ten dualizm korpuskularno-falowy, czyli tam, gdzie jest wyższe prawdopodobieństwo, że foton się pojawi, to jest ciemniejsza, to jest jaśniejszy prążek, tam, gdzie jest niższe prawdopodobieństwo, że się pojawi, to jest ciemniejszy prążek. No i ponieważ są dwa, to nakładają się na siebie, tak jakbyśmy wrzucili dwa kamyczki do wody i widzimy wtedy, że te fale, które są generowane przez te dwa kamyczki, są wyższe tam, gdzie się na siebie nakładają i niższe tam, gdzie się nakładają na siebie dołki. To tak mniej więcej wygląda. Jeszcze za chwilę powiem, jakiego typu falą są te cząstki. Teraz sobie zwróćmy uwagę, że te fotony leciały 10 miliardów lat, prawda? Teraz sobie wyobraźmy, że ktoś postanawia ustawić jeszcze jeden detektor w tym miejscu, czyli na drodze fotona lewego. I co się w tym momencie dzieje? Dzieje się w tym momencie niesamowita rzecz. Mianowicie na tym detektorze pojawia się kropka, a na tym detektorze nie pojawia się już nic. Na tym detektorze nie pojawia się już nic. Materia, te fotony zachowują się tak, jakby 10 miliardów lat temu wiedziały, że postawimy za 10 miliardów lat tutaj detektor i postanowiły 10 miliardów lat temu nie lecieć już obiema drogami, tylko polecieć prawą ścieżką. Tylko polecieć, znaczy nie prawą, tylko tą lewą ścieżką. Bo tutaj już nie pojawia się nic, tak jakby te wszystkie prawe połówki postanowiły 10 miliardów lat temu zmienić drogę. Czy można powiedzieć, że my wpływamy tym czynem na przeszłość, że to jest jakiś przeskok czasowy? Nie. Prawda jest o wiele bardziej frapująca. Prawda jest taka, że w rzeczywistości tych cząstek, takich samych, znaczy bardzo podobnych do wszystkich innych, które konstruują nasz wszechświat, one nie lecą ani tu, ani tu. One lecą tylko prawdopodobnie tu i prawdopodobnie tu. Żeby to lepiej zrozumieć, narysujmy sobie taką kreskę. Ta kreska bywa nazywana przez fizyków powierzchnią oceanu prawdopodobieństwa. Wszystkie cząstki, które konstruują naszą rzeczywistość, znajdują się pod powierzchnią oceanu prawdopodobieństwa. Załóżmy, że jest tutaj jakiś elektron. On sobie, można sobie wyobrazić, że on tak jak jakaś kijanka pływa sobie pod powierzchnią stawu. My nie wiemy dokładnie, gdzie on jest, dlatego że ten staw jest mętny. On może być tutaj. Ta kreska, którą teraz narysowałem, oznacza wysokie prawdopodobieństwo, że jest w tym miejscu. Może być też tutaj. Ta niższa kreska oznacza, że prawdopodobieństwo, że przebywa tutaj, jest mniejsze, ale nie jest zerowe. On może być tutaj, może być tuż, tutaj, może być tutaj. Zwróćmy uwagę, że im dalej od najbardziej prawdopodobnego miejsca, tym te kreseczki są niższe. Ważną informacją jest, że ten elektron może też być w odległej galaktyce. Jest to bardzo małe prawdopodobne, ale to prawdopodobieństwo nie jest równe zeru. Jest to po prostu bardzo mało prawdopodobne. Tak zachowują się cząstki, że one mogą być wszędzie. Tylko najbardziej prawdopodobne jest to, że są tutaj. Kiedy nałożymy sobie, załóżmy, że teraz rzucamy koc, jakieś prześcieradło, jakąś płachtę na te patyczki. Kiedy sobie nałożymy ten koc, to powstanie nam coś takiego, taka fala. I to jest właśnie charakterystyka falowa cząstek. To jest fala prawdopodobieństwa. Mówi się, że cząstki są i cząstkami, i falą. Tylko że jaką falą? Czy falą mechaniczną, tak jak fala na wodzie, czy falą elektromagnetyczną? Nie, to są fale prawdopodobieństwa. Teraz, co się dzieje, kiedy przyłożymy tutaj szkiełko i oko, jakieś instrumenty nasze, zaczniemy obserwować? To jest bardzo ważne słowo w ogóle w mechanice kwantowej. W ogóle czym jest mechanika kwantowa? To jest po prostu fizyka zajmująca się kwantami, patrząca na wydarzenia z punktu widzenia cząstek tworzących naszą rzeczywistość. Więc jeśli przyłożymy tutaj jakieś szkiełko i oko i zapytamy, w cudzysłowie oczywiście,
gdzie jesteś elektronie, to dochodzi do czegoś niezwykłego. Dochodzi do tak zwanej redukcji stanu kwantowego tego elektronu. Czyli on jakby wyskakuje ponad ten ocean prawdopodobieństwa i okazuje się, że już wiemy w 100% gdzie jest. Czyli prawdopodobieństwo, że on jest tutaj, wynosi 100%, a wszystkie te kreseczki spadają do zera. One nikną, tak? Czyli wiemy elektronie, gdzie jesteś. Już wiemy na pewno, gdzie jesteś. To jest tak zwana redukcja stanu kwantowego. Fizycy mówią, że on wyskakuje ponad powierzchnię oceanu prawdopodobieństwa. No inna sprawa jest, że jak określimy, gdzie on jest, to już nie możemy określić, z jaką prędkością się porusza. To jest tak zwana zasada nieoznaczoności Heisenberga. Dlaczego tak się dzieje? Bo jak już wiemy, gdzie jest, to ta fala znika, prawda? A możemy określić prędkość, tylko widząc dokładnie te fale. Jak oznaczymy prędkość, nie wiemy zupełnie, gdzie on jest, dlatego że wszystkie grzbiety tych fal są identyczne. No, ale to już za bardzo skomplikowane. Ważne jest to, że dopóki my go nie zaobserwowaliśmy, to on sobie siedział tutaj. Dokładnie tak jak te fotony z poprzedniego przykładu. One po prostu siedzą sobie pod powierzchnią oceanu prawdopodobieństwa. Dlatego dla tego fotonu nie ma żadnego problemu, żeby w momencie pomiaru, w momencie obserwacji on wyskoczył nad powierzchnię oceanu prawdopodobieństwa i bezczasowo znalazł się tutaj. Zmierzam do tego, że w świecie cząstek elementarnych, w świecie, który znajduje się pod powierzchnią oceanu prawdopodobieństwa, czas i przestrzeń nie istnieją. A co to implikuje, że czas i przestrzeń nie istnieją, jeśli w świecie cząstek, które konstruują całą naszą materię, materię tego pianina, które za mną stoi, kilkusetletniego, już rozstrojonego, w materii tej kamery, która to wszystko filmuje, w materii tego starego mazaka. Jeśli wszystkie te cząstki, które konstruują naszą rzeczywistość, znajdują się pod powierzchnią oceanu prawdopodobieństwa, gdzie czas i przestrzeń nie istnieje, to czy czas i przestrzeń w ogóle istnieją? Okazuje się, że najprawdopodobniej nie, że czas i przestrzeń są pewnymi iluzjami związanymi z istnieniem tak zwanej dotykalnej, tak zwanej oczywistej materii. Ten obszar pod powierzchnią oceanu prawdopodobieństwa bywa też nazywany, o ile się nie mylę, polem zunifikowanym. Czyli od tej oczywistej struktury atomowej, elektron, proton, neutron, kwarki, poprzez struny przechodzimy do środowiska, które jest czystą potencjalnością, zupełnie abstrakcyjną, które jest miejscem, nawet nie miejscem, które jest ideą, w której pytanie, gdzie i kiedy tracą sens, w którym nie ma przestrzeni, nie ma czasu. Jest czysta, abstrakcyjna, można by powiedzieć, matematyczna potencjalność. I z tego czegoś składa się cały obserwowany przez nas wszechświat. I teraz spróbujmy przejść płynnie z tego do pytania o to, czym jest myśl, czym jest nasz umysł. Więc mam wrażenie, że właśnie tym. Istnieje taki fajny nurt w fizyce, który się nazywa it from bit. It from bit, czyli z bitu byt. Mnie się wydawało jakiś czas temu, że sam to wymyśliłem. Okazało się, że byli ludzie mądrzejsi przede mną, którzy doszli do wniosku, że być może podstawową naturą rzeczywistości i materii jest informacja, czyli matrix. Czyli materia to informacja, nie żadne cegiełki, nie żadne cząstki, nie żadne fale, nie żadne energie, tylko informacja, matrix. Czyli atomy, albo raczej cząstki subatomowe są z tego rodzaju liczbami, są znakami, są znaczeniami, które dopiero po zaobserwowaniu zamieniają się w materię. I myślę najprawdopodobniej według mojego obecnego poglądu, bo być może ja ten pogląd zmienię za jakiś czas. Pamiętamy, ludzie uczący się poglądy zmieniają. Więc według mojego obecnego poglądu myśl
to jest właśnie natura informacyjna, która znajduje się tutaj, w tym polu zunifikowanym, gdzie ani czas, ani przestrzeń nie istnieją, tylko co jest? Informacja. Pamiętajmy, że informacja nie jest materialna. Jeśli czytamy jakąś książkę, to owszem, informacja jest zakodowana w tej książce za pomocą liter, wyrazów i zdań. Ale tak naprawdę ona powstaje, ta informacja aktualizuje się dopiero w naszej głowie, dopiero nasza myśl ją aktualizuje. Myśl, owszem, teoretycznie, według takiego jeszcze do niedawna obowiązującego poglądu, jest generowana w mózgu, ale właśnie ostatnie teorie, zwłaszcza pana Rogera Penrose'a, powodują, że już nie do końca tak musi być, to znaczy myśl nie musi być generowana w mózgu. Do niedawna mówiło się i uważało się, zresztą ja również tak do niedawna uważałem, że myśl w jakiś sposób jest generowana w mózgu. To jest dosyć oczywista konstatacja, kiedy się widzi, że ludzie, którzy mają mózgi uszkodzone w jakiś tam sposób, od razu to wpływa na to, w jaki sposób myślą, upośledza to ich sposób funkcjonowania tego umysłowego. Czyli, że mamy neurony, czyli komórki nerwowe w naszym mózgu, 100 miliardów konkretnie, komórki glejowe, trzy ich rodzaje, które to komórki glejowe są też bardzo ważne w naszym mózgu, one regenerują komórki nerwowe, nadzorują je, można powiedzieć, że są takimi menadżerami komórek nerwowych, otwierają synapsy, czyli połączenia między komórkami nerwowymi, zamykają je, zresztą swoją drogą zwróćmy uwagę, że te wszystkie animacje takie komputerowe przedstawiające komórki nerwowe w mózgu są nieprawdziwe, bo one pokazują, że one mają kilka wypustek. Tak naprawdę komórka nerwowa w naszym mózgu ma owszem jedną wypustkę, tę, którą informacja idzie do przodu. Zresztą ostatnio się okazało, że nie musi tak być, że może ta informacja iść też wstecz, czyli akson. I około 10 tysięcy dendrytów, czyli tych końcówek, którym informacje przychodzą. 10 tysięcy. Więc, no właśnie. Reasumując, są komórki nerwowe połączone ze sobą, pewne sieci, bardzo fajnie, logicznie zorganizowane w naszym mózgu. Mózg nie jest jakąś papką neuronową, tylko tam jest bardzo dużo różnych struktur, które pełnią odpowiednie funkcje. I tak sobie można to było wyobrazić, że zależności tych przepływów informacyjnych coraz bardziej skomplikowane w pewnym momencie na zasadzie emergencji, czyli wyłaniania, generują myśl, która jest jakimś cudem już informacyjna, a nie materialna i nie falowa. Tak do tej pory uważano i ja też tak do tej pory uważałem. Tymczasem jestem zły na to, że pan Roger Penrose wpadł na coś, na co ja sam nie wpadłem. Penrose to jest szalony matematyk, fizyk, który on taką, między innymi taką książeczkę przeczytał, nie przeczytał, tylko napisał, Droga do rzeczywistości. Polecam, niezbyt prosta lektura, ale fascynująca. I zresztą nie tylko tę książkę napisał. Więc Penrose wpadł ostatnio na coś niesamowitego. Mianowicie powiedział, że mózg nie musi generować myśli, może być myśli odbiornikiem. Tak jak telewizor nie generuje obrazu, tylko jest jego odbiornikiem. Czyli telewizor odbiera fale elektromagnetyczne, fale radiowe i dzięki temu, że je odbiera, generuje obraz. Jeśli porównać obraz w telewizorze do myśli, to jest ona wynikiem istnienia pola radiowego, falowego i telewizor nie wytwarza tego obrazu, tylko wytwarza go tylko dlatego, że odbiera fale radiowe. Wyobraźmy sobie, że uszkodzimy telewizor, tak jak uszkodzony jest mózg, uszkodzimy ekran z jakiejś strony, jakiś tam układ scalony zepsujemy. Wtedy ten telewizor zacznie generować uszkodzony obraz, prawda? I w ten sposób widzimy, że idea ta jest spójna. Jak uszkodzimy mózg, też on zaczyna generować zepsutą myśl w jakiś tam sposób, zepsutą psychę. I na pierwszy rzut oka do tej pory wydawało się, że jest to podstawowy dowód na to, że
myśl, psychika wynika z mózgu, ale w tej chwili przy tym podejściu Penrose'a widzimy, że może być też odwrotnie, że mózg jest tylko odbiornikiem, chodzącym odbiornikiem i jeśli jest uszkodzony, tak jak uszkodzony telewizor, będzie generował uszkodzoną myśl. Mam wrażenie, że zahaczyliśmy troszeczkę o solipsyzm, czyli tę gałąź filozofii, która mówi o tym, że to, co widzimy, jest, a to, czego nie widzimy, tego nie ma. Czyli obserwator stwarza rzeczywistość. No i okazuje się, że w obecnej fizyce jest to bardzo poważnie brane pod uwagę, że materia, którą widzimy dookoła, której dotykamy, istnieje dlatego, bo obserwuje ją świadomy byt, świadomy, prawda? Natomiast materia nieobserwowana zachowuje się inaczej. Materia nieobserwowana jest tutaj, a materia obserwowana jest tutaj. Czyli dopóki nie zaobserwujemy, to ona jest prawdopodobnie gdzieś tam. A dopiero kiedy ją obserwujemy, to ona staje się jakby bardziej materialna. Dlaczego mi się to kojarzy? No bo ten ekran telewizora generuje obraz. Jakby obraz jest główną cechą rzeczywistości. Można powiedzieć, że my obserwując rzeczywistość, znaczy patrząc na rzeczywistość, stwarzamy ją, a główną cechą rzeczywistości jest wyobrażenie, czyli rzeczywistość jest tak naprawdę niematerialna, ale wyobrażeniowa. Proszę się nie martwić, jeśli ten fragment, który był przed chwilą, był za trudny. Już takich trudnych fragmentów nie będzie. Może za wyjątkiem tego, że istnieje bardzo stara filozofia indyjska, która mówi o tym, że jedyną rzeczywistością istniejącą naprawdę jest Brahman, czyli rzeczywistość jakby pierwotna. Jedyne, co my mamy prawdziwego, to jest Atman, czyli nasza myśl, nasza jaźń, która jest powiązana z Brahmanem, a cała pozostała rzeczywistość to jest wyobrażenie, wizja, czyli maja, coś nieprawdziwego. To jest nieprawdopodobnie spójne z tym, co mówi współczesna fizyka. I teraz wróćmy troszeczkę do tej wizji Penrose'a, czyli że nasz mózg jest odbiornikiem naszej myśli. Jest to niesamowita rzecz, bo ona sugeruje, że w tym Brahmanie, w tym polu zunifikowanym pod powierzchnią oceanu prawdopodobieństwa jest coś, co jest nośnikiem myśli. Jakieś pole, nazwijmy to nirwaną, nazwijmy to Bogiem, którym ta myśl może sobie istnieć jakby bez mózgu. Sugeruje, że według współczesnej wiedzy fizycznej nie musi być tak, że w momencie śmierci znika nasza świadomość, bo my tę świadomość, można powiedzieć, pożyczamy z Brahmana, z pola zunifikowanego, z oceanu prawdopodobieństwa. Być może w jakiś tam sposób kształtujemy tę rzeczywistość wielowymiarową, bo warto dodać, że tutaj tych wymiarów potencjalności jest dużo więcej, więc nasz mózg, można sobie wyobrazić, że on kształtuje tę rzeczywistość potencjalną, kształtuje ją na nasz obraz i podobieństwo, staje się tutaj w tym zbiorze pośród miliarda innych świadomości, kolejna powstaje nasza jakaś świadomość, być może podłączona do jakiejś, dołączona do bytu, który posiadł już miliard świadomości w kolejnych wcieleniach i w momencie śmierci po prostu wraca tam, zachowując tożsamość. No to by było fajne, prawda? Przy tym ujęciu śmierć jest powrotem naszej jaźni, naszego atmana, naszej świadomości, naszej myśli do tej czystej potencjalności, do tego miejsca, które nie jest miejscem, do tej przestrzeni, która nie jest przestrzenią, do tego czasu, który nie jest czasem, w którym jednak jest istnienie. Jednak jest istnienie. Istnienie niematerialne, niefalowe, ale istnienie informacyjne, być może wyobrażeniowe, być może jest to
w cudzysłowie świat, gdzie wszystko jest możliwe, gdzie wszystko w związku z tym, że jest potencjalne, to jest ziszczalne i to by było coś w rodzaju raju. I to mówię ja, ateista, który po prostu stara się zrozumieć naturę rzeczywistości. W tym też ujęciu reinkarnacja przestaje być jakąś ułudą, jakimś nieziszczalnym marzeniem, jakąś rzeczą śmieszną, tylko pewną konsekwencją istnienia tego pola zunifikowanego. Jeśli ktoś interesuje się zjawiskami śmierci klinicznej, czytał na przykład książeczkę pani Betty J. Eady W objęciach światłości, to jest właśnie ta książeczka, no to może przeczytać tam niezwykłe rzeczy, które są bardzo mocno powiązane i z fizyką kwantową, i z tym, o czym przed chwilą mówiłem. O czym warto wiedzieć? Pani Betty J. Eady to jest półindianka, kobieta bez wyższego wykształcenia, bez średniego nawet wykształcenia, która wie o fizyce kwantowej no mniej więcej tyle, ile ja wiem o pieczeniu ciast. I ona ma udokumentowany chyba najdłuższy w historii czas śmierci klinicznej. Nikt się nią nie zajmował za bardzo w szpitalu, gdzie przebywała, i w związku z tym nie odnotowano, że ona już dosłownie i w przenośni odlatuje. Więc opisy przez nią zawarte są w pewnej części dosyć znane, czyli miała wrażenie unoszenia się w pomieszczeniu, gdzie leżała w tej izolatce, widziała siebie od góry, ale ona, ponieważ miała dosyć dużo czasu na te obserwacje, to opisała pewne rzeczy, które nie są dostępne we wszystkich opisach śmierci klinicznej, mianowicie na przykład to, że widziała wielowymiarowo. Czyli widziała siebie leżącą od góry, od lewej strony, od prawej, a nawet trochę jakby w głąb. Miała też możliwość przesuwania się w czasie, czyli od przeszłości do przyszłości. W pewnym momencie zaczęła się martwić o swoich bliskich, o swojego męża, o swoje dzieci. Więc w sposób bardzo naturalny, bardzo szybki przemieściła się do swojego domu rodzinnego i sobie przewinęła przyszłość swoich dzieci, żeby się upewnić, że nic im się nie stanie. A później oczywiście znalazła się w miejscu, które nie jest miejscem, gdzie jakby zobaczyła, że jej obecne życie ma pewien sens, no i wróciła. Nie będę wam streszał tej książeczki, jak jesteście ciekawi, to przeczytacie ją sobie. W każdym razie to, co opisuje, w wielu miejscach zgadza się z obecnymi teoriami fizycznymi. Na przykład istnieje teoria hologramu. A nawet nie jedna teoria hologramu, tylko kilka teorii hologramów. Teorie hologramów wynikają generalnie z tego, że zauważono, że to, co jest opisywane w równaniach matematycznych, nasza rzeczywistość, na przykład w trójwymiarze, okazało się, że można ująć jeden wymiar, czyli zamienić naszą trójwymiarową przestrzeń w przestrzeń dwuwymiarową i wszystkie zdarzenia działyby się mniej więcej tak samo. Na tej podstawie stworzono taki model pewnej sfery dwuwymiarowej, która otacza nasz trójwymiarowy wszechświat, i w tej sferze dzieje się dokładnie wszystko to samo, czyli tak jak my byśmy byli rzutowani przez jakiś rzutnik kinowy i byli swego rodzaju obrazem holograficznym. No, ta wizja jest ciekawa, ale mi do końca nie odpowiada. O wiele bardziej mi odpowiada to, co opisała Betty J. Eady, i zresztą nie tylko ona. Ona powiedziała, że to, co jest tutaj, jest tylko takim marnym odbiciem tej przestrzeni, w cudzysłowie, wielowymiarowej, w której się znalazła po śmierci. Więc zwróćmy też uwagę, że ta wizja jest bardzo podobna do platońskiej jaskini. Platon opisał hipotetyczną jaskinię, w której niewolnicy są przykuci na dnie tej jaskini łańcuchami, i światło słoneczne pada zza ich pleców. Oni są tak przykuci, że nie widzą swoich trójwymiarowych ciał. Widzą tylko swoje cienie. Też nie wiedzą, że są przykuci. W związku z tym wszystko to, co obserwują, cały ich świat, to jest świat cieni. I oni sami myślą, że są cieniami. Myślą, że cieniami są ich towarzysze. Nie widzą swoich trójwymiarowych ciał. Za tymi niewolnikami, kilka metrów wzwyż, jest murek, i za tym murkiem siedzą lalkarze. Ci lalkarze wystawiają różnego typu kształty i rzucają ich cienie
na ten cieniowaty świat. To są cienie, nie wiem, owiec, cienie chmur, cienie domów. I w ten sposób powstaje świat cieni i ci niewolnicy są przekonani, że to jest cały świat. Nawet mają swoich uczonych, swoich naukowców, którzy opisują dokładnie ten świat. Platon pisze tak, że gdyby któryś z tych niewolników wyrwał się z tych łańcuchów, odwrócił się, to najpierw zostałby oślepiony przez światło, szedłby w tunelu w stronę światła, a potem zobaczyłby trójwymiarowy świat, którego do tej pory nie znał i na pewno bardzo by się zdziwił. Potem prawdopodobnie próbowałby wrócić do swoich towarzyszy niedoli, żeby ich wyzwolić. No i schodząc w dół tej jaskini, by oślepł z powrotem, bo nie byłby przyzwyczajony do ciemności. A kiedy by opowiedział wszystko swoim towarzyszom, to prawdopodobnie by go wyśmiali i nie chcieli mu uwierzyć. Tak jak dla nas, dla ludzi sceptycznych, dosyć śmieszne mogą się wydawać opowieści ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną. Niemniej podobieństwo tych opowieści do tego, co opisuje współczesna fizyka i dział mechaniki kwantowej, no jest niepokojące, nieprawdaż? W dialogu Platona, Fedon, Sokrates już wie, że umrze. Jego uczniowie płaczą, nie mogą się z tym pogodzić. Wtedy Sokrates jest zdumiony, dlaczego oni płaczą, i postanawia, jak zwykle w dialogu, udowodnić na to, że dusza człowieka jest nieśmiertelna. I udaje mu się to. To jest genialny dialog. Ja go czytałem dawno temu, kilka razy, no ale już mi z pamięci wiele szczegółów uciekło. Tak czy owak, jest to tak niesamowity wywód, że trudno tą szpilkę wsadzić, trudno go podważyć. Tak więc, gdyby wziąć pod uwagę filozofię indyjską, czyli Brahman, Atman i Maya, gdyby wziąć pod uwagę wizję Penrose'a, że jesteśmy tylko odbiornikami myśli, gdyby wziąć pod uwagę ideę matematyczną, fizyczną oceanu prawdopodobieństwa, czyli pola zunifikowanego, gdzie nie ma czasu i przestrzeni, i gdyby przypomnieć sobie, że tak naprawdę nie wiemy, czym jest myśl, a prawdopodobnie jedyną sensowną odpowiedzią na to, czym jest materia, jest informacja, czyli i myśl, i materia mają tę samą strukturę, myśl i materia mają tę samą strukturę, czyli jest to informacja, a jedyna, a ta rzeczywistość, która nas otacza, jest wynikiem naszej obserwacji, czyli jest wyobrażeniem, to śmierć wydaje się małym pikusiem. Po prostu idziemy sobie po śmierci do miejsca, gdzie wszystko jest możliwe. No i to by było na tyle. Pożegna się z Wami znowu Stefan. Stefan pożegna się z Państwem. No Stefan nie umie otwierać ust, bo jest tak skonstruowany. Więc Stefan pożegna się z Wami chłapnięciem czaszki. Do następnego razu, gdzie znowu poruszymy rzeczy i aktualne, i rzeczy z listy.